Halo Combat Evolved ma prawie 16 lat. Tworzenie recenzji w takim odstępie od czasu premiery mogłoby się mijać z celem, no bo wartość gameplayowa tego typu staroci dla dzisiejszych graczy jest znikoma. Ten ulotny pierwiastek geniuszu ciężko docenić, gdy ma się już ugrane współczesne odsłony serii, a do Combat Evolved podeszło się jak do kultowego pierwowzoru, którego nie wypada nie nadrobić. Jednak jesteśmy na kanale Wielkim i Halo, więc czas zająć się grą, bez której nie byłoby ani wielkiej serii, ani tego kanału. Odpalam starocie, które za chwilę będzie uchodzić za produkcję retro i zaciskam zęby w geście obawy przed przepaścią technologiczną albo ścianą nieprzystępnego gameplayu. Kanciasty Master Chief opuszcza kryokomorę i zaczynamy wspólną podróż w czasie. Krótka przechadzka dzieli mnie od położenia rąk na pierwszym orężu w historii serii, a w jej trakcie podziwiam zręcznie wyreżyserowane scenki. Nie przerywniki filmowe, a wkomponowane w gameplay oskryptowane wydarzenia nadające etapom kontekst fabularny. Pauzuję grę. Sprawdzam datę na odwrocie pudełka. 2001. Przed pierwszym Call of Duty, a nawet wcześniej niż Omaha Beach Medal of Honor. Kiwam głową z uznaniem. Biorę w rękę gwereł, czas sprawdzić tego klona Duma. I wiecie co? Wszystkie zagrywki z nowszych odsłon działają. Karabinem niszczymy osłony litarnych, a headshoty pistoletem siadają aż miło. Granaty plazmowe są na swoim miejscu. Zielone pukawki i różowe iglaki działają jak trzeba, a odnawialne zdrowie nadaje całości nowoczesny feeling. Warthog, Scorpion, Ghost, inne pojazdy prowadzi się niezwykle podobnie do ich współczesnych odpowiedników. Do walki z nami stają szakale z tarczami i hunterzy w parach. W sumie brakowało mi jakiegokolwiek karabinu precyzyjnego, ale kultowy Magnum ma w tej grze niejedno zastosowanie. Fala respektu rośnie, gdy uświadamiam sobie, jak bardzo pionierska była ta gra i jak nakreśliła ścieżkę dla całej serii aż po dziś dzień. Ile w trakcie tworzenia tej gry trzeba było podjąć dobrych decyzji, by w 6 kolejnych grach nie trzeba było naruszyć ustanowionych zasad walki w tym świecie. Dzięki tak dobremu designowi rozgrywki, twórcy mogli w kontynuacjach poświęcić więcej czasu na inne elementy, a gameplay wzbogacać o drobne niuanse. Gdy na scenę wkracza potop, rozgrywka odrobinę prymitywnieje, bo nagle najlepszymi taktykami staje się strajfowanie i nieściąganie palca ze spustu. Te etapy są odświeżające. Są świetną odskocznią od najbardziej sztandarowych starć Halo. Odskocznią, której w nowszych odsłonach zwyczajnie brakuje. Nie było jej w ODST ani w Reach, a tacy Prometeani nie dorastają potopowi do pięt. Opowieść w Combat Evolved jest skrajnie prosta i nie korzysta wcale z szerokiego uniwersum, które wypączkowało z gry po sukcesie jedynki. Postacie są bardzo proste i w sumie ratują je dwa czynniki. Po pierwsze, lektura upadku Reach przed zagraniem lub szukanie różnych tropów kulturowych. Kosmiczni Marines, mutujące ufoki, kosmiczne konstrukty, już to wszystko dziś było, więc automatycznie lepiej się przyswaja te elementy. Są w tej grze etapy świetne, trzymające w napięciu, jak Guilty Spark, gdy potop pojawia się po raz pierwszy. A z drugiej strony takie tragedie jak Library, gdzie przy ustawianiu korytarzu ktoś zbyt wiele razy nacisnął Ctrl-C, Ctrl-V. Co jeszcze? Grafika wygląda całkiem nieźle, nie patrzy się na to z bólem, ale nadrabiającym kultowe gry polecam jednak edycję Anniversary. Muzyka z kultowymi chórami to klasyk, nucony przez dzieci i niezaznajomionych z grami rodziców. A multi... no jest. W dniu premiery nie było grania online, a dziś raczej nikt nie uruchomi Combat Evolved, by postrzelać w sieci. Patrząc dziś na pierwsze Halo, nie widzę gry sprzed 16 lat. Widzę solidny fundament, na którym stoi wszystko, co wydano do dziś w obrębie tej serii. Widzę produkcję tak dobrze zaprojektowaną, że w kolejnych odsłonach jedynie dodawano kolejne cegiełki, a nie zastąpiono żadnej położonej w 2001 roku. I wreszcie widzę pioniera gatunku. Odnawialne zdrowie, limit dwóch broni, osobne przyciski dla rzutu granaty i ciosu wręcz, zbalansowane uzbrojenie. Jak wiele z tych rozwiązań podłapały FPS-y i jak wiele z nich sprawdza się do dziś?
Zwykle pojawia się problem z ocenianiem starszych gier, bo oczekiwania z mijającymi latami zmieniają się. W przypadku tej produkcji perspektywa przyszłości, jaka już nadeszła, pozwala mi bardziej docenić jej pionierstwo. Gry zmieniły się od czasu premiery pierwszego Halo, ale Combat Evolved już te 16 lat temu niosło światu współczesność, jaką znamy dziś.